Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Stranded Deep. Witamy się dokładnie tak samo jak i poprzednio. Powiedzcie mi, komu z was też się ziewnęło? Komu z was? No bo ja jak powiem wam tak, przycinałem poprzedni materiał, to gdy patrzyłem na początek, zawsze był ten mój tak i ja zawsze, kurczę, ziewnąłem jak widziałem początek. Nie wiem, na mnie to tak działa. Dlaczego? No bo to tak działa. Jak ktoś ziewa, to może i druga osoba też się jej zachcieć. Nie wiem, jak to było w waszym przypadku. Możecie napisać. Dawaj tą palmę, bo ja ją chcę z jednego prostego powodu. Z tego powodu, że nie dostanę się chyba na szczyt tego statku. Dawaj ją. Musimy ją tu gdzieś położyć. Tak, żebyś się zaczepiła. No, załóżmy, że... Nie, raczej nie tak. Dawaj. Do góry. O, wyszedłem. Wyszedłem? Dawaj ją. No, połóż ją, stary. Dobrze. Jest? Jest. Zobaczmy, co jest. Co tam było? Tam był chyba kompas. Zdecydowanie. Tak mi się wydaje. Nie mogę tam wejść. Chodź tu, palmo. Ty wredna małpa. Nie, nie, kurczę, co jest, no co, no, przepraszam bardzo, ale że ta palma mnie mogłaby zacząć słuchać. Tak, Jezus, ja bym chciał. Chyba nie, chyba ma totalnie wyrąbane na mnie. Ale tam był kompas z tego, co ja zauważyłem. Dobra, sprawdźmy sobie, co jest wewnątrz. Bandaż. Nie wiem, czy mi jest potrzebny. O, latarnia, binocles, bandaż wypadł. Wezmę latarnię. Engine i... O, mamy jerrycan. Świetnie, zabierz. Binocles, po co mi te binocles? Z tego, co ja pamiętam, to one po prostu nic nie dawały, aczkolwiek możemy sobie sprawdzić. No, to jest takie przybliżenie, że... no razicho. Może silnik, ale silnik też stwierdzę, że do niczego nie jest potrzebny. Bo po co? My się wynosimy. No, chyba, że go wezmę i będę chciał budować właśnie tą drugą tratwę. Zabiorę go. No, ale zbugowane wszystko. Już od początku materiału tu tak wszystko skacze po tym, że pewnie dostajecie, ale ładnej epilepsji? Nie, czegokolwiek innego. Zabierzmy silnik. Użyjmy maczety i spieprzamy stąd. Wychodź! Płyniemy sobie na kolejne wyspy. To chciałem wam powiedzieć, że tutaj nie zostajemy. Nie podoba mi się. Jest mało palm, w ogóle tak jakoś... Uff. To też świecące? Bierzemy to? Czy nie? Czy zostawmy to tutaj może? Może jednak wezmę... A gdzie jest w ogóle moja wajcha do pływania? Już wiem, czego nie zabrałem z wyspy. Pamiętacie, jak ja się pytałem? Kurczę, czego jeszcze nie wziąłem? Chyba tak mi się wydaje, że właśnie nie wziąłem cudownej rzeczy do pływania, aczkolwiek mamy benzyny dość, więc może nawet natankujmy troszeczkę. Natankowałem chyba, bo ubyło. I płyniemy sobie znowu na zachód. Tam, gdzieś tam, do tamtych wysepek. Użyj tego. Troszkę przyciszę. Ej, ale nie o skały. Wycofaj się. Powiedziałem, wycofaj się. Dobra, pójdź na chwilę. Muszę cię, widzę, wyciągnąć ręcznie. O, właśnie. Czy jeszcze trochę? Tam. Tam masz iść. Nie masz po prostu być. W ogóle trzeba by było wykombinować, jak połączyć te tratwy, czyli zrobić jeszcze jedną i jedną. Może jak jak znajdę jakąś fajną wyspę, to tam spróbujemy rozbudować tą, ale tak bardziej po bokach, albo z przodu jedno skrzydło. Zobaczymy. Tam, na wprost. Na którąś z tych. Nie wiem, czy na tą może. Może całkiem spoko, tu palmę zostawmy. Nie będę się tam wdrapywał. Ale zobaczcie, ile w oddali jest takich małych wysepek. Widzicie to? Na pewno to widzicie. Kurczę, czy ja tu czegoś nie zostawiłem? Nie, płynę stąd. Raczej bawimy się w takiego podróżnika niż na razie tak typka, który siedzi na miejscu i nic nie robi, więc
chcę zwiedzić inne rejony, mam mega dużo paliwa i ogólnie w planie jest to, żeby płynąć w jednym kierunku i zobaczyć, czy ta gra się... Stary, błagam cię, czy ta gra gdzieś ma swój finał? Palto, gdzie ja płynąłem? Na tamtą wyspę. Tam masz płynąć. Czy ma gdzieś jakiś swój kraniec, czy nie wiem, na przykład biomy się zmieniają, aczkolwiek chyba o tym nic nie było mówione, nic o tym twórcy nie mówili, więc czegoś takiego chyba nie ma. Nie wiem, czy są biomy. Wiem, że pogoda się umie spieprzyć cały czas, że umie padać i kurczę wszystko nagle, ale... jakaś wysepka, może... Kurczę, co myślicie o tym, żeby tutaj rozbudujemy sobie tą tratwę na boki, czyli musimy zebrać 16 patyków, tak? Dobrze kminie? 16 patyków, młotek chyba mam. O, jakiś wrak znowu. Nawet dwa. Ale wyspa stosunkowo mała. Jest tu coś? Jakaś skrzynia nad tym? Nie. Jest? Nie ma. Czyli jeden wrak. A w nim... Może coś ciekawego. Tu sobie. Nara. See ya. Zobaczymy, co tu jest. Jeśli coś faktycznie bardzo fajnego. A taśma. Po co mi taśma? Tu wiem, że w tych... To mogę otworzyć, tylko że tam nie chcę za bardzo wchodzić, bo ja stamtąd nie wyjdę. Witaminy. Ale może i wyjdę. Czekajcie, zapiszemy sobie tutaj, albo raczej zapiszemy tutaj, bo nie chcę zapisywać na wraku, bo gra, szczerze wam powiem, nie za bardzo lubi save'ów i czasem różne rzeczy się dzieją. Weźmy i zobaczmy, co tam jest. No, znowu silnik, brawo. Czyli ogólnie, słuchajcie, jak nie było, jak był potrzebny silnik, to nigdzie go nie było. Jak teraz? Dam radę wyjść? Dam radę. Witamin nie chcę, bo nie jestem też chory. Rozbudujmy sobie łajbę. Do tego powinienem chyba potrzebować sznurków. Przynajmniej tak mi się wydaje. A na pewno patyków. Zobaczymy, bo... Chodzi o to, że trzeba to rozbudować symetrycznie względem silnika. Jeśli z prawej strony dodam coś, albo z lewej tylko, to podejrzewam, że łajba będzie sama skręcać. Tak samo jak dobrze to ujął któryś tam z moich widzów w komencie, też to czytałem. Ja właśnie tak myślałem, no kurczę, to z logicznego punktu widzenia powinno być tak stworzone, że jak rozbuduję z jednej strony, no to kurczę, ale ta tratwa powinna sama zakręcać, a to... Nie będzie fajne. W ogóle tak się troszkę ściemniło, nie zauważyliście? W ogóle do maczety powinienem mieć... Czy się nie ściemniło? Jest 11. Powinienem mieć zrobioną siekierę. Ale po co? Zostaniemy tu na tej wyspie? Nie, nie zostaniemy. Mogę tu stworzyć jakiś tymczasowy obóz. Wypad z tą latarką. Będę jej szukał, jak znam życie. Ale... Ja chcę sprawdzić rozbudowanie tej tratwy. Albo rozbudujmy sobie ją tylko i wyłącznie z przodu. Czyli weźmiemy 8. Jeszcze jeden. Jest. Czyli zobaczcie. Zabierzemy to. Na razie silnik dajmy tutaj. To dajmy tutaj. Maczetę. Nie, maczeta mi jest potrzebna, żeby zebrać nasiona Yuki. Nasiona Yuki. Jezus, nie nasiona, tylko... Tylko kurczę, te sznurki, tak, żeby coś związać. Zaraz zobaczymy. W ogóle jest tu Yuka? Musi być. Jest, dobra. Tylko nie wiem, ile by tego było trzeba. Ile tego by było potrzeba. Ile to by było. Wysłów się. A później cokolwiek próbuj mówić. Nie wiem, ile takich do powiązania byłoby potrzebne. No kurczę, nie mam pojęcia. Sobie spróbujemy. A sprawdźmy, czy po prostu tak. I nie będę mógł tego przyczepić. Jakby to mogło wtedy funkcjonować? Czy może trzeba to zrobić tak, że to chodź tutaj, chodź blisko. Chodź do mnie. Tu. Tu wraz z tym. I wraz z tymi sznurkami. No, ale to nie mogę z żadnej strony tego przyczepić. To byłoby trzeba chyba wtedy powiązać jakoś. No to jest zastanawiające.
obróćmy to. Nie, to też nic nie da. Ciekawe, może więcej sznurków. Albo źle coś zrobiłem. Napiszcie mi, jak to zrobić. Chodźcie tutaj. Nie, nie mam opcji craftingu, więc czegoś jeszcze mi potrzeba. Może faktycznie jeszcze nasion, albo jakichś patyków. Co może być potrzebne? Tak się zastanawiam. Jeśli jest potrzebne faktycznie 8 nasionek. Znaczy 8 nasionek, nie mówisz o nasionkach. Mów o sznurkach. To może to się jakoś udać. Tak, dociążyłem to wszystko. Logic. No skraftuj się! Jak połączyć tratwy? A ja sprawdzę na internecie. Okej, byłem na tak zwanych internetach i z tego co ja widziałem, to nikt nie stworzył podwójnej tratwy. Owszem, to się jakoś podświetla, a jeśli chyba chodzi o połączenie tego na lądzie, to nie za bardzo to funkcjonuje. Przynajmniej nie widziałem, żeby ktokolwiek stworzył podwójną tratwę, tak jak my chcemy, albo no, szukałem wszędzie, po angielskich stronach double raft, czy multiple raft, czy big raft, niczego takiego nie ma, aczkolwiek znalazłem typków, ludzi, którzy zrobili tratwy z podwójnymi silnikami. Słuchajcie, silnik nałożony na silnik, gra jeszcze nie ma chyba naprawy tego błędu, że po prostu nie wyczuwa, że mogą być dwa silniki w jednym miejscu i ludzie sobie nakładają dwa silniki w jedno miejsce, no i przez to też słuchajcie, mają tratwy takie małe jak ja, ale z dwoma silnikami. To jest no dość takie pomysłowe. Nie wiem, czy wtedy to płynie szybciej, nie zauważyłem jakoś różnicy specjalnie, ale całkiem możliwe. Ja zbijam te 8 patyków, żeby jeszcze raz spróbować może podejść do tej tratwy, kiedy tam są też sznurki i może jakimś cudownym sposobem wziąć i to zrobić. Bo nie wiem, może nie ma po prostu tej opcji w grze jeszcze, żeby takie coś budować. No nie powinno być problemu. Campfire, tak, tutaj stwórz sobie campfire, ty mądry jesteś. Foundation, no dobra, foundation, ale tu nigdzie tutaj nie działa. To nie ma opcji połączenia, tu nigdzie mi to nie mryga. Mryga mi to tylko osobno, że się może stworzyć. Ale tak to nie działa. Wypieprz to, zabieramy silnik, zabieramy to i płyniemy na kolejną wyspę. Nic ciekawszego aktualnie nie możemy zrobić. Jeszcze coś wezmę, to wezmę patyki. Wezmę patyki, a tam była latarnia, to wezmę latarnię. Podejrzewam, że jej nie znajdę, albo że będę miał problem. Potrzebuję czegoś? Jedzenia i picia, więc zanim sobie popłyniemy, to zjemy jeszcze ziemniaki. Ziemniaki i popijemy wodą. To jest ogólnie dobry deal. Aczkolwiek, jak ja bym miał tak żyć, to znaczy, jeśli ja bym był na bezludnej wyspie i ktoś by mną tak kierował, że ma możliwość wpieprzenia dobrego steka z rekina, a wpierdziela ziemniaki i popija wodą, to bym go po prostu utłukł. Odpal to. Płyniemy. Kompas i znowu na zachód. W końcu przydałoby się znaleźć jakąś wyspę, na której się osiedlimy, co nie? O, coś zebrałem ze sobą. Okej. Może bym to wziął i wypierdzielił. No, nie udało się. Dobra. Zachód jest tam. Tak? W sumie po dobrej stronie macie ogarnięte kierunki zachodzenia. Coś to płynie bardzo powoli. Albo jesteśmy przyczepieni po prostu. Coś mamy przyczepionego. Albo ja niepotrzebnie coś wiozę. Zdecydowanie zauważyłem różnicę. Dawaj kompasik. Faktycznie, no tak mam wrażenie, jakby to wolno płynęło. Takie ociążałe. Nie wiem, co z tym jest. Ale dobra, słuchajcie, płyniemy na kolejną wyspę. Może w końcu dorwę jakąś fajną i znajdziemy jakąś fajną, na której to byśmy się mogli w końcu osiedlić i rozbudować sobie. No
rozbudować sobie. Wiecie co? Ja natankuję go. Ile wylałem tej benzyny? Nie wiem, czy to coś dało, ale możliwe. Płynie szybciej. No, tak jakby. Co to tu jest? Aha, to jest od krabów. Przebije się przez tą wyspę? Przez mieliznę. Bałem się, że osiądziemy. O kurde. Ale... rów. Dobra. Co, słuchajcie. Widzimy się na kolejnej wyspie, która jest gdzieś tam. I możliwe, że ona będzie duża. Tam mam taką podwójną. Nie, czy mi się tylko wydawało? Nie wiem. Będziemy na tamtej zaraz. Wydaje mi się, że znalazłem chyba tą... może nie jedyną, ale tą chyba właściwą, taka fajna, przejrzysta, może nie za duża ta wyspa, ale kurczę, tak chminie. No nie umiem znaleźć jednej fajnej, naprawdę. Jednej wyspy taka, która powie mi, to znaczy jak gdy ją zobaczę, będzie taki wow, to jest ta wyspa. Binokos, dlaczego? Ale tu jest bardzo dużo patyków. Ogólnie tutaj byśmy się mogli osiąść i pozwiedzać sobie tak, nie wiem czy na stałe, to wy zagłosujcie, powiedzcie w komentarzach, czy tu zostajemy na stałe i tu rozbudowujemy taką totalnie wyczesaną nie bazę, tylko mieszkanie, że wiecie, ognisko, bardzo duży rozbudowany magazyn i tutaj wokół będziemy pływać po tych wysepkach i szukać części na... zdecydowanie na dużo patyków będziemy zbierać z okolicznych wysepek, żeby tutaj rozbudowywać. Albo po prostu szukać części i budować motorówkę z dwoma silnikami. No wszystko się okaże. No ja tu zbuduję łóżko, albo nie, razem zbudujemy w kolejnym materiale, będziemy się tu rozbudowywać, no i zobaczymy. Tymczasem, no zagłosujcie, powiedzcie, czy chcecie tu, czy płyniemy gdzieś dalej, bo to od was będzie zależeć. A tymczasem trzymajcie się gorąco, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapę w górę, no i cześć, na razie, trzymajcie się. Troszeczkę było krótko, no ale... zawiodła mnie tratwa, ta, którą chciałem rozbudować, a nie wiem jeszcze jak. Może wy też mi podpowiecie. Dwa pytania do was. Czy zostajemy tu, czy gdzieś płyniemy, czy... też drugie pytanie, czy raczej... no, pytanie, czy raczej porada, o którą was proszę. Jak rozbudować łajbę, czy tą tratwę, czy w ogóle się da? Może to dopiero wprowadzą w kolejnym patchu. Czekam tylko, aż się zaktualizuje. No a tymczasem to wszystko. Trzymajcie się, cześć. Na razie, pa.